Dzień dobry, Agnieszka Marianna Malinowska ze Stowarzyszenia Żywa Przyszłość. Witam wszystkich w naszym filmie grudniowym. Zapraszam do naszego ogrodu, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, Nowolipie 25B. Nasze rośliny, które były tutaj przez nas pokazywane w różnych filmach kręconych przez cały sezon wiosenno-letni, poszły spać. Większość roślin obumarła, ale też są rośliny, które dalej wegetują. Mamy piękną pietruszkę, która cały czas produkuje nowe liście w bardzo powolnym tempie. Mamy fantastyczny seler oraz jarmuż, który również nie zamarza zimą. Możemy pozyskiwać w dalszym ciągu surowce z naszego ogrodu, natomiast wszystko to, co zostało zebrane, możemy przetwarzać. I najbliższe filmy będą właśnie o tym. Będziemy robić wywar, odwar, mazidło, olej ziołowy, sok, ziołomiód, proszek ziołowy. Tak jak wcześniej powiedziałam, możemy jeszcze zbierać zioła w naszym ogrodzie, zioła, warzywa, czyli będziemy zbierać seler, liście selera piękne, zielone, póki jeszcze nie zmroził ich mróz. Będziemy zbierać również pietruszkę. I nasz jarmuż, który ewidentnie już się dopomina, żeby go zabrać z tego ogrodu i przetworzyć. Jarmuż będzie surowcem na sok. Nasze rośliny zabieramy do kuchni i będziemy robić przetwory z naszych płodów, z naszego ogrodu w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Zapraszam serdecznie. Z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Śródmieściu przenosimy się na Mokotów, Poleczki 21. Restauracja Art Bistro będzie nas gościła. Będziemy dla Was robić przetwory ziołowe. Zapraszam. Sok. Potrzebne będą szklanka, sokowirówka, sok z piwowca, liście świeże, jarmuż, pietruszka, kolendra. Sok. Czy wiecie, że sok jest surowcem fitoterapeutycznym? Przyzwyczailiśmy się, że soki są z owoców. I bardzo często kupujemy i pijemy soki, na przykład z jabłek. Pamiętajcie, że soki można robić również z liści. I teraz właśnie poznamy sposób przygotowania soku z liści jarmużu z dodatkiem odrobiny pietruszki i kolendry. Nasz jarmuż przed zrobieniem soku należy dobrze umyć. Jeżeli zostanie nam trochę wody na liściach, to nic nie szkodzi. Będzie lepiej się mielił. Możemy do naszego soku właśnie dodać pietruszkę. Całą pietruszkę nać oczywiście. Oraz kolendrę. W sezonie wiosenno-letnim bardzo dobrze jest pijać soki ziołowe z pokrzywy, z gwiezdnicy, z mniszka lekarskiego, czyli ze wszystkiego tego, co nam wychodzi z ziemi. Soki to jest bardzo fajny sposób na przyrządzanie ziół właśnie w sezonie wiosennym. Użyjemy standardowo sokowirówki. Oczywiście w tradycyjny sposób można by było po prostu ucierać zioła i potem wyciskać. My użyjemy nowoczesnych narzędzi. Aby uzyskać szklankę soku z naszych liści,
potrzebujemy całą miskę zielonych liści jarmużu, pietruszki, kolendry. Więc tutaj mamy samą esencję z naszych roślin. Pamiętajcie, że to są bardzo silne substancje czynne, czyli nie wypijamy takiej szklanki na raz, tylko dzielimy ją na mniejsze porcje. Nasz sok, podobnie jak wszystkie maceraty wodne, będzie stabilny tylko do 12 godzin, czyli musimy go zużyć w miarę szybko. Możemy przedłużyć trwałość naszego soku przez dodanie naturalnych konserwantów. Mam tu na myśli miód albo kwaśny sok. Ja użyję właśnie soku z pigwowca, który spowoduje, że nasz sok z liści będzie smaczniejszy, ale też bardziej trwały. Jeżeli dodamy 1/4 objętości soku w proporcji do soku z pigwowca w proporcji do naszych liści, nasz sok z liści będzie mógł postać kilka dni, nawet do tygodnia. Możemy też nasz sok podgrzać, zagotować i zakonserwować przez słoikowanie. Natomiast wiadomym jest, że przez gotowanie tracimy witaminy. Dlatego najlepiej soki właśnie spożywać w formie świeżo zmielone. Nasz sok jest gotowy. Dziękuję pięknie za to spotkanie i zapraszam wszystkich do oglądania wszystkich pozostałych odcinków tej serii Przetwory ziołowe oraz w naszym ogrodzie. W naszym ogrodzie, w tym cyklu filmów, obejrzycie właściwości naszych bohaterów, czyli roślin. Serdecznie zapraszam. Projekt finansowany z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Cykl filmowy Przetwory ziołowe. Prowadzenie Agnieszka Marianna Malinowska. Zdjęcia Grzegorz Ulanowski. Piotr Małachowski. Making of Jarosław Kogut. Grafika Anna Chylarycka. Wizaż i scenografia Natalia Laskowiecka. Partnerzy projektu GM Studio, Kogucie Studio, po prostu Art Bistro, spółka z o.o.